ja mam specyficzne podejście do drogich samochodów, o czym opowiem Ci podczas naszej podróży, która za chwilę się odbędzie. W momencie, kiedy dajesz milion za samochód, po pierwszym roku on jest wart 700 tysięcy, to jest paranoja. Wejdź sobie do środka, zobacz sobie, chociaż nie przygotowaliśmy się na to, ale może akurat dzisiaj przy kamerze kupisz tego białego Mustanga, zobaczymy. Do rozważenia, samochód ma klasę, jest to w pewien sposób sexy. Jest ciekawy w tym aucie, bo to są fajne auta do modyfikacji, niektórzy lubią takie rzeczy. On ma jeszcze taki troszeczkę głośniejszy wydech. Do modyfikacji, do renowacji, ciekawy samochód. Jako hobby oczywiście. Przestrzegam przed zakupami w stylu tracę 300 tysięcy w pierwszym roku na aucie. Paranoja moim zdaniem. Jednak mimo wszystko zostawimy tego Mustanga i będziemy skupiać się na tym czarnym Batmobilu wręcz powiem. Zaproszę Cię do tego auta, ale najpierw jestem ciekawy, co o tym aucie myślisz, ponieważ to już nie jest Mustang, który nowy 200 koła kosztuje, tylko auto za prawie pół miliona. I prawie nowe, bo jest dwuletnie. No i szczerze Ci powiem, że to auto już prawie połowę wartości straciło. Z wypożyczalni na weekend, okej, niech wypożyczalnia traci. Z kasy firmy czy z rachunku indywidualnego, nie. Przejdziemy do tego tematu jeszcze w środku samochodu. Zaproszę Cię na fotel pasażera. Przy okazji testów BMW serii 6 mam okazję gościć w tym właśnie aucie Cezarego Grafa. Cześć Cezary. Cześć, złapał mnie pas Twojego BMW, który testujesz. Cezary, masz swój kanał na YouTubie? Tak, o pieniądzach. O pieniądzach? Głównie, ale wchodzę też na tematy społeczne, tematy matrymonialne, tematy socjologiczne, bo uważam, że ekonomia jest bardzo mocno związana z tym, co się dzieje w społeczeństwie. To nie są tylko słupki i wykresy. Ktoś, kto uważa, że zakupując się w wykresach odczyta ekonomię, myli się. Trzeba patrzeć na ludzkość. Interesuje Cię najbardziej to, co się dzieje w Polsce, czy raczej czerpiesz informacje i zajmujesz się tym, co się dzieje na świecie? Pytasz, czy lokalnie, czy globalnie? Tak. Głównie myślę, że globalnie, wiesz, bo Polska w zglobalizowanym świecie to jest tylko mała zębatka dużej maszynerii. I patrząc lokalnie, można popełnić dużo błędów. Trenerzy biznesowi polscy mają taką tendencję, żeby patrzeć bardzo wąsko, przez pryzmat swojego miasta, przez pryzmat swojej okolicy. Nie da się. Trzeba myśleć globalnie, jeśli chodzi o ekonomię także. Wiem, jakie masz podejście do motoryzacji, do samochodów. Do drogich samochodów przede wszystkim. Przede wszystkim do drogich samochodów. Na przykład taki samochód jak ten, prawie pół bańki. Kupiłbyś taki samochód dla siebie? Poza małymi wyjątkami, nie. A zasadniczo taki samochód czasami w pewnych układach korporacyjnych ma sens. Natomiast w przeprowadzeniu małego i średniego przedsiębiorstwa już niekoniecznie. Jest taka w Polsce teoria, że no przecież to się wrzuca w koszty. Ale trzeba pamiętać, że koszt to daje tylko rabat podatkowy, a pieniądze z kasy dalej wychodzą. Z firmy, tak. Pieniądze dalej z firmy wychodzą. I czy samochód za pół miliona przed superkryzysem jest dobrym wydatkiem? Śmiem wątpić. Ja uważam osobiście, że żeby pojeździć na karuzeli, to nie trzeba kupować karuzeli i ją wstawiać do ogrodu. Można kupić sobie bilet, czyli jeśli chodzi o motoryzację, można sobie taki samochód wynająć na weekend, jeśli za mało, to na przykład na miesiąc, a jeśli dalej za mało, to w takim najmie długoterminowym nawet na rok. Pojeździć, pobawić się, zobaczyć. Nie zniknie z firmy pół bańki czy bańka, bo pół bańki to jest jeszcze spokojnie, bywa mocniej, bywa więcej. A co na przykład z elektrycznymi samochodami, które w teorii, niektórzy udowadniają, że też w praktyce, są ekonomiczne. Przy niektórych modelach samochodów nie płacisz zupełnie za prąd. Jeśli chodzi o elektryczne samochody, jest to niewątpliwie ciekawa technologia, która rozwija się w ostatnich latach. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby ona rozwijała się rynkowo i rynkowo konkurowała z samochodami spalinowymi, z dieslami, z innymi rozwiązaniami. Bo w momencie, kiedy zaburzamy rynek, dotując samochody elektryczne, a rzucając kłody pod nogi kierowcom samochodów tradycyjnych, z silnikami tradycyjnymi, to co się
jest nie w porządku. Uważam, że tak nie powinno być. Jeśli one rynkowo wygrają tą walkę, czyli po prostu będą lepsze, będą w praktyce tańsze, będą miały lepsze zasięgi, większą trwałość i ludzie najzwyczajniej w świecie zdecydują, będąc w salonie, kupuje elektryka, bo jest lepszy. Czemu nie? Ale pchanie tego na siłę, no to myślę, że się ścierają różne grupy interesów, którym zależy po prostu na tym, żeby one nierynkowo były promowane. Równa konkurencja, równe pole walki, okej. Okay. Dotowanie podejrzane. Mogę się spytać, czy masz samochód? Mam samochód, jest to Renault Clio. Clio na dzień dzisiejszy jest dla mnie dobrym balansem pomiędzy, jest to rocznik 2018, pomiędzy przyzwoitością a ekonomią. Uważam, że przed superkryzysem, po 28 latach koniunktury, kiedy naprawdę moim zdaniem wisi nad nami widmo dużego spowolnienia gospodarczego, które nie wiemy jak będzie wyglądało w Polsce, bo w Polsce od 1991-1992 roku nie było recesji. To już jest bardzo długi okres czasu i my nie wiemy tak naprawdę, co się stanie, jeśli znowu będzie recesja po 28 latach. Przypomnijmy, czym jest recesja? Recesja to jest spadek PKB dłużej niż dwa kwartały. Myśmy nie mieli w ogóle nawet jednego kwartału spadków. Przez ostatnie 8 lat. 28 lat. Całe pokolenie nie wie, jak to wygląda. Co ciekawe, czasami recesje mają tendencję do przekształcania się w depresję, czyli to nie są dwa kwartały, tylko to jest kilkanaście kwartałów spadku gospodarczego. I jak to zadziała na nasz system polityczny, społeczny, ekonomiczny, nikt nie ma pojęcia. A to się prędzej czy później zdarzy, Robert. To się prędzej czy później zdarzy. Ten zdrowy rdzeń Unii, czyli kraje nordyckie, Austria, ten zdrowy rdzeń, oni mogą w pewnym momencie powiedzieć, że nie będą dalej monetyzować długu, bo teraz to się opiera na produkcji pustego euro przez Europejski Bank Centralny. Ten cały projekt, on już by nie istniał od 2012 roku, gdyby EBC nie wkroczyło. I oni mogą w pewnym momencie powiedzieć szluz, koniec i wyjść. I to może być German exit, może być tak naprawdę gwoździem do trumny projektu, bo jeśli wyjdzie Grecja, czy wyjdzie Cypr, to jeszcze wiele nie zmieni. Natomiast jak Niemcy się ukłonią, pozamiatane. A jeśli mogę spytać, jaki to będzie miało wpływ na polską gospodarkę? Oj, dramatyczny. Jeśli 30% obrotu gospodarczego naszego to jest z Niemcami, to wisimy na Niemczech gospodarczo. Jesteśmy podwykonawcą, składamy dużo rzeczy, wysyłamy, handlujemy. To jeśli u Niemców zacznie się coś dziać, to z pewnością odczujemy to koniunkturalnie w Polsce. Nie ma innej możliwości. Do tego trzeba indywidualnie się przygotować. Nie budować schronu, nie przesadzać, bo to też nie jest dobre. Przesada w żadnej dziedzinie nie jest dobra. Twoja wizja gospodarki polskiej jest wręcz apokaliptyczna. Widziałem u Ciebie taki materiał na Twoim YouTubie o apokalipsie zombie. Wsłuchiwałem się, no i naprawdę brzmi to dramatycznie. Czy można stwierdzić mniej więcej, kiedy dopadnie nas, Polskę, ten kryzys? Masz jakieś przewidywania? Na moim Twitterze pierwszy tweet przypięty to jest timing mój bazowy super kryzysu, który nadchodzi. I uważam, że Unia Europejska, a także duża część świata, Chiny, Japonia, Rosja, Azja Południowo-Wschodnia, wejdą w kryzys w przyszłym roku, w 2020. Moim zdaniem w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, czyli w drugiej połowie przyszłego roku, będziemy mieli już początki recesji w Polsce, która niekoniecznie potrwa tylko 1, 2, 3 kwartały. Może potrwać dłużej i jeśli potrwa dłużej, sprawi, że system zacznie mutować, zacznie się zmieniać. Poważnie, Chiny, które są wręcz teraz potęgą taką, które się rozrastają? Oni mają jeszcze ciekawiej, bo oni nie mieli recesji od lat 70. dla odmiany. Jak uchronić się przed takim kryzysem? Co mam robić, żeby nie obudzić się za 3 lata i żeby nie było już za późno. Koniunktura jeszcze trwa, więc trzeba tankować zbiorniki. Dużo ludzi ma jakieś źródło dochodu, ma jakieś oszczędności. Tylko twarde aktywa. Złoto, dolary, być może dobre kryptowaluty, być może inne ciekawe rzeczy. Tankowanie zbiorników. Namówiłem Cezarego na to, żebyśmy zrobili
Test przyspieszenia. Zobaczymy, ile tu koni mamy, Robert. Tu mamy 380 koni, ale to auto jest takie masywne. To jest auto, które jak ktoś kupuje, to kupuje na daily. O, mamy Mustanga. Podobno Mustang na kresce się chce sprawdzić. Źle zrobiłem. Ale Mustang z tyłu. Musimy już zwolnić. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. Bardzo mi było miło poznać Cię. Dziękuję, Robert. I posłuchać przede wszystkim. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, wystarczy, że wejdziecie na kanał Cezarego. Cezary Graf na YouTubie. Zapraszam. Do widzenia. Cześć. Cześć.